Jest film Słone Jezioro. Proszę by zdradzić więcej szczegółów na temat tych nowych projektów. Znaczy nie wiem, co ja mogę zdradzić, tylko tyle, że miałam przyjemność zagrać w tym filmie. A główną rolę, mówię to z wielkim zawstydzeniem, tak. A Kasia Rosłaniec, która po prostu zażyczyła sobie, że mam to być ja konkretnie. Także jestem zachwycona, bo przygoda życia. A Krzysztof Selmaszek, mój mąż, Jacek Poniedziałek, mój kochanek. Dzieje się dużo, naprawdę. Film zrył mi mózg i moje życie już nigdy nie będzie takie samo, tak mogę powiedzieć. To jakby pani mogła chociaż trochę uchylić rąbka tajemnicy. Dużo się dzieje, jestem kobietą po 60, tak jak jestem oczywiście. I no, staram się wyzwolić spod, no nie powiem tyranii męża, ale no, mam nadzieję, że jest to film z dużym przesłaniem. No, nie tylko o miłości, ale o przemocy słownej, finansowej. Mam nadzieję, że kilka osób wyciągnie z tego filmu coś na swój temat i się ocknie, tak jak ja się ocknęłam i przebudziłam. I nie mogę więcej powiedzieć, bo dzieje się naprawdę dużo.